4K 50 klatek bez szerokokątnego, a teraz zakładamy szerokokątny. Widzimy szerzej? Czy tak samo, czy bez zmian, jak uważacie? No to ściągnijmy go. Cześć, witam Cię w drugiej części recenzji Osmo Pocket 3. Jeżeli nie widziałeś pierwszej, zachęcam Cię do powrotu na mój kanał. Tydzień temu nagrałem odcinek, w którym dokładnie pokazuję, co dostajemy w zestawie, gdzie najlepiej ją kupić, a także inne praktyczne informacje. A w tym nagraniu pokażę Wam na początku parę ważnych informacji co do tej kamery, ustawień i ich możliwości, w tym mikrofonów DJI Mic 1 oraz 2. A następnie przejdziemy do podsumowania, w którym również pokażę, jak pozbyć się problemu z przegrzewaniem się kamerki, czy to Pocket 3, czy też Action 4. Jeżeli te informacje Cię nie interesują, to możesz od razu przejść do drugiej połówki tego filmu. Tam będą same nagrania wykonane tą kamerą w dzień i w nocy, w trybie nocnym, jak również zwyczajnym, w pełnym automacie, bez żadnego manuala i bez żadnej edycji. Co więcej, w opisie do tego filmu jest link, z którego możesz pobrać po pierwsze nagrania wideo i zdjęcia również w trybie tym DeLonge, a także plik, dzięki któremu ta kamera z dodatkową baterią nie powinna się przegrzewać, podobnie jak Action 3 lub 4. Niestety nie zdążyłem zrobić nagrania z filtrami od Freewell, ponieważ jeszcze do mnie nie dotarły, także o tym będzie następny film. Jak dostaniemy jakiekolwiek aktualizacje na te kamerki lub mikrofony, to również umieszczę odpowiednie posty dla społeczności, dlatego też polecam subskrypcję mojego kanału, bo nie ominą Cię żadne istotne informacje. Wiele pytań wysłaliście mi w komentarzu, czy też na prywatnego maila odnośnie tej kamerki, na część postaram się odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o streamowanie live, działa to, natomiast trzeba dokonać odpowiednich ustawień, Full HD, można spokojnie sobie streamować dzięki tej kamerce. Jeżeli chodzi o mikrofony, te, które są budowane, działają naprawdę świetnie. Jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu, czy też na zewnątrz, a nie ma silnego wiatru, to wystarczy nam w zupełności te wbudowane mikrofony. Można nagrywać nawet stereo. Jeżeli chcemy korzystać z bezprzewodowych mikrofonów, jak najbardziej, czy to Rode, czy to Mic 1, za pomocą tej bazy jak najbardziej podłączymy pod USB, a nawet zwykłe, takie z Allegro, czy z AliExpressu, również podłączymy sobie pod te USB typu C, i możemy korzystać z bezprzewodowego przesyłu dźwięku. Jeżeli chodzi o inne rozwiązania, to jak najbardziej, ale tylko i wyłącznie poprzez USB typu C do jacka. W ten sposób możemy podłączyć mikrofony bezprzewodowe do Osmo, do której tak naprawdę dedykowany jest przede wszystkim mikrofon właśnie Mic 2 i on jest głównie tylko i wyłącznie do tej kamery dedykowany na tą chwilę. Nie mamy do niego bazy, nie możemy dokupić kolejnych mikrofonów, także nie da się go połączyć na przykład z Action 4 bez przewodu, tylko i za pomocą i wyłącznie USB typu C i odpowiedniej przejściówki lub bezpośrednio USB typu C do USB typu C z kamerki Action 4. On ma Bluetooth wbudowany i jak najbardziej za pomocą tego Bluetootha udało mi się połączyć go smartfonem Samsunga S22, natomiast nie wiem czemu dźwięk nie nagrywał mi się z telefonu. Być może to jest kwestia ustawień, być może aktualizacji. Na tą chwilę nie nagrywał mi dźwięku i tak jak wspominam, tylko i wyłącznie bezprzewodowo z Osmo Pocket 3. Podejrzewam, że w przyszłym roku będzie premiera Mic 2 i wtedy być może będziemy mieli lepsze rozwiązania, jeżeli chodzi o pozostałe kamerki, czy to od DJI,
czy to GoPro, czy też innej firmy. Mikrofon Mic 2, naprawdę super rozwiązanie. Pod tą osłoną przeciwwiatrową mamy jak najbardziej wejście jack, czyli możemy podłączyć również poprzez jack do innego sprzętu, typu aparaty fotograficzne. Jak wspominałem, również poprzez USB można wykorzystać ten mikrofon Mic 2 do innego sprzętu. Ten przycisk służy do nagrywania jako dyktafon, ale również, jeżeli chcemy na przykład tak podobnie jak bezprzewodowo sobie nagrywać, a nie możemy podłączyć z daną kamerą, to możemy po prostu nagrywać sobie na ten dyktafon, a potem w edytorze wideo połączyć plik audio z tego dyktafonu, bo wystarczy USB podłączyć do komputera i jak z pendrive'a przerzucimy sobie wszystkie zapisane audio do naszego komputera. Oczywiście włącznik i wyłącznik, natomiast to nie jest tylko przycisk do uruchamiania samego mikrofonu, bo jeżeli go raz naciśniemy, to zauważcie, zmienia się dioda. To sygnalizuje nam, czy mamy włączoną funkcję właśnie wyciszania wiatru, czy też nie. Także raz naciskamy i widzimy, zmienia nam się kolor diody, co zgodnie z instrukcją oznacza uruchomienie lub wyłączenie funkcji odszumiania. Z kolei ten przycisk nie tylko dotyczy sparowania mikrofonu z urządzeniem, ale również jest naszym pilotem, jeżeli chodzi o kamerę, bo wystarczy nacisnąć, aby zrobić zdjęcie lub włączyć nagrywanie, w zależności co mamy akurat teraz ustawione w naszej Osmo Pocket 3. Jak wspominałem, możemy mieć podłączony i nasz Mic 2, i mikrofony Mic 1, tak żeby przeprowadzać sobie wywiad. I zauważmy też, że mamy w naszej kamerce ustawienia mikrofonu, w tym i wzmocnienia, podłączenia drugiego, ale tutaj mamy też szereg innych ustawień dotyczącego tego właśnie mikrofonu, czy diody LED mają się świecić, czy nie, ilu bitowy ma być i wiele, wiele innych ustawień. Z tym warto się zapoznać. Jeśli chodzi o nasz joystick, spełnia on wiele funkcji. Po pierwsze oczywiście góra, dół, tą prędkość można sobie zmienić i ustawić, natomiast możemy również zamienić, żeby tu było możliwość przybliżania, czyli zoom. Wystarczy tutaj nacisnąć i w tym momencie mamy przybliżanie. Oceńcie sami, jak to przybliżanie działa w tej końcowej części, gdzie są nagrania, również przybliżenie w nocy. Jeżeli jeszcze raz naciśniemy, to teraz znowu sterujemy góra, dół. Także to można zamiennie sobie przełączać. Poza tym, jeżeli dwukrotnie naciśniemy na nasz joystick, mamy centrowanie. Trzykrotnie kamerę o 180 stopni nam ją obraca, natomiast jeżeli ten joystick przytrzymamy, to mamy blokadę gimbala. Co zauważcie, obracam, a gimbal nadal jest w tym samym położeniu. Natomiast jak puścimy, wycentrujmy sobie i teraz będziemy bez trzymania obracali, widzimy, że gimbal od razu obraca się tak jak nasza kamera. Jeżeli chodzi o ustawienia kamery, to warto zwrócić uwagę, że jeżeli przesuniemy palcem z prawej do lewej strony, mamy ustawienia kamery automatyczne. Tu mamy możliwość włączenia tego naszego upiększania, czyli w aplikacji ustawiamy, jak bardzo ma być na przykład większe nasze zęby, zmieniony owal twarzy, a potem jak włączymy aplikację, to samą tą funkcję możemy sobie w tym miejscu właśnie uruchomić, włączyć lub wyłączyć. Jeżeli chodzi o tą dolną część, w tym miejscu możemy sobie zmienić jeszcze naszą ostrość, regulować więcej lub mniej, jak również redukcję szumu. W zależności gdzie, w jakim oświetleniu nagrywamy, możemy sobie jeszcze to dopasować w tych naszych automatycznych ustawieniach. Poza tym, jak wejdziemy sobie w Pro, nadal jesteśmy w automatycznych, nie w manualnych ustawieniach, bo tutaj ekspozycję możemy sobie zmieniać, ale tym my nie będziemy się teraz zajmowali. Tylko przejdźmy sobie w dolną część. Bardzo ważne ustawienia Focus Track, zwłaszcza jeżeli chcemy nagrywać jakieś szczególne filmy, prezentacje, to warto skorzystać z tych możliwości, czyli jak szybko będzie działał Focus Track, jak szybko będzie ostrość, co będzie ostre na pierwszym planie, na drugim, na trzecim. Z tego naprawdę warto sobie korzystać. Ponadto w sytuacji, kiedy włączymy nagrywanie i przesuniemy palcem z prawej do lewej, to mamy możliwość ustawienia ekspozycji i tu możemy sobie regulować. Dobrze, że to jest w trybie automatycznym również, ale nie wiem dlaczego dopiero wtedy, kiedy włączymy nagrywanie. Jeżeli nie włączymy nagrywania, to tej możliwości nie mamy, bo przesuwając z prawej do lewej, otwiera nam się menu ustawień automatycznych, czy też ręcznych, manualnych i te wszystkie inne możliwości. W przypadku, jeżeli wybierzemy sobie aparat i przesuniemy z prawej strony do lewej,
nie mamy tej możliwości. Warto w tym miejscu zauważyć, że jeżeli ustawimy sobie swój prywatny profil, jakikolwiek nazwijmy go sobie jak chcemy, to nie ma większego znaczenia, to w sytuacji, kiedy wejdziemy sobie w te ustawienia, mamy nasz profil właśnie zrobiony dodatkowy. Wcześniej mieliśmy tu tylko, kończyło nam się na panoramie, natomiast jeżeli ustawimy sobie jakiś prywatny profil z ustawieniami własnymi, takimi, z których często korzystamy, to już wtedy będziemy go mieli możliwość do wyboru od razu tutaj. Oczywiście kamera ma swój wbudowany głośnik, więc jeżeli puścimy sobie wcześniej filmy nagrane, to wtedy jak najbardziej odtwarza nam się to z głosem. Tu widzimy również taką funkcję jak typ selfie włączona i wtedy ona z automatu wykrywa nam twarze, jak tylko włączymy naszą kamerkę. Jeżeli chodzi o Active Track, to tutaj działa to troszeczkę inaczej, bo w większości DJI kamerkach trzeba było przeciągać pole, zaznaczyć w sposób taki właśnie przeciągający. Natomiast tutaj wystarczy dwa razy kliknąć na obiekcie, który chcemy zaznaczyć, obojętnie czy to będzie osoba, czy to też budynek. I naprawdę bardzo fajnie działa ten Active Track. Poza tym pamiętajmy jeszcze o ustawieniach w tym miejscu. To znaczy się również wykrywanie twarzy i bardzo szybki, aktywny ten Active Track. Jak to tu działa? Start i dopiero od włączenia nagrywania będzie rozpoznawana automatycznie twarz. Kolejna funkcja to jest ostrość w danym miejscu. Tutaj poprzez joystick wybieramy miejsce, w którym chcemy mieć tą płynną ostrość, a następnie zatwierdzamy. I te miejsca, jak widzimy, już zaznaczone jest do płynnej ostrości. Ponownie, żeby z tego wyjść, warto mieć na uwadze, że w trybie nocnym nie mamy możliwości ustawienia klatkażu wyższego niż 30, 24, 25 lub 30. W trybie zwyczajnym, który również świetnie nagrywa, co zobaczycie w późniejszej części, mamy możliwość ustawienia znacznie wyższego klatkażu, 60 nawet klatek Full HD, 2.7K, 4K, ale w trybie nocnym mamy tylko i wyłącznie 25 klatek na sekundę. Co więcej, jeżeli zmienimy ekran na pionowy, to mamy informację i mamy maksymalną rozdzielczość 3K w 60 klatkach. Nie mamy tutaj 4K, Full HD, 2.7 i 3K. Fajnie, że timelapsy możemy nagrywać sobie nawet w 4K, 25 lub 30 klatkach. Oczywiście mamy też 2.7K i Full HD. I oczywiście mamy parę do wyborów tych timelapsów, hiperlapsów, w zależności co nagrywamy, czy na stojaku, na statywie, czy też przemieszczając się. Co do timelapsów, 4K nawet, zobaczcie jak ten filmik wyszedł i co mi się bardzo podoba, że mamy możliwość, podobnie zresztą jak GoPro i Action 4 również niedawno to wprowadził, czyli nagrywamy poklatkowo, ale w danym momencie możemy uruchomić pauzę od tego naszego timelapsa, to znaczy się znowu nagrywa nam normalnie, a nie w trybie podklatkowym. Ta kamera ma swój moduł bezprzewodowy Wi-Fi, czyli łączymy się z naszą aplikacją w telefonie bezpośrednio z tą kamerą. Nie potrzebujemy żadnego adaptera, żadnej przejściówki, nic. W Pocket 2, także w jedynce, trzeba było dokupić coś podobnego do tego. Taki adapter, który miał moduł Wi-Fi i za pomocą tego modułu łączyliśmy się z naszą aplikacją DJI Mimo bezprzewodowo. W przypadku Pocket 3 już tego nie potrzebujemy. To jest adapter tylko i wyłącznie służący do tego, żeby przymocować kamerę na statyw, bo sama kamera od dołu ma tylko wejście USB typu C do ładowania, do podłączenia pod komputer, żeby przerzucić pliki, które przerzucają się bardzo szybko, bezproblemowo. Natomiast ten adapter służy przede wszystkim do tego, aby umożliwić nam połączenie z naszym statywem. To jest dodatkowy akumulator, który około 1,5 godzinki przedłuży nam nagrywanie, w zależności w jakim trybie nagrywamy, 4K, czy też może Full HD, będzie albo krócej, albo dłużej. Jeżeli korzystamy z tego dodatkowego akumulatora, to kamera czasami ma problem z przegrzaniem się, zwłaszcza jeżeli nagrywamy w dużej rozdzielczości, na przykład 4K, 50 klatek, to wtedy prawdopodobnie po 30 minutach, w przypadku niższego klatkażu, po około godzince,
będziemy mieli komunikat o wyłączeniu kamery z przegrzania się. To samo dotyczy Pocketa 2, to samo dotyczy Action 3 lub 4, a także GoPro, które często przegrzewają się jeszcze szybciej. I tutaj duża uwaga, to nie jest wina samej kamery. Niestety, przepisy unijne są tak, a przede wszystkim europejskie, są tak skonstruowane, że producenci muszą zagwarantować wyłączenie danego urządzenia, jeżeli osiąga 48 stopni Celsjusza. Jeżeli jego podzespoły taką temperaturę osiągną, producent musi zagwarantować, że dana kamera wyłączy się, dane urządzenie, po to, żeby nie doszło do wybuchu, do pożaru. To niestety jest wina przepisów, a nie producentów. Jeśli chcemy, by nasza kamera nie wyłączyła się, osiągając wysoką temperaturę powyżej 48 stopni, to można to obejść. Dotyczy to i Pocket 3, i DJI Action 4. Na innych tego nie testowałem. Faktycznie ten plik działa. To znaczy się, musimy na naszym pulpicie stworzyć sobie plik tekstowy, wpisać odpowiednią komendę do tego pliku tekstowego, zamknąć go, zapisać go w tej nazwie, którą widzicie, a na koniec zmienić jego rozszerzenie, to znaczy się skasować to końcowe rozszerzenie TXT. Potem wyciągamy kartę z naszej kamery, czy to będzie Action 4, czy to będzie Pocket 3. Nie możemy wrzucić tego pliku bezpośrednio za pomocą przewodu, tylko musimy wyciągnąć kartę, wsadzić do komputera, na tą kartę wrzucić nasz plik, a następnie włożyć do kamery i używać. Wtedy urządzenie nie powinno mieć tego komunikatu o przegrzaniu się, nie powinno wyłączać kamery. Natomiast przy nowej aktualizacji lub jeżeli zresetujemy kamerę, bo będziemy mieli już tam zbyt dużo plików, to ponownie ten sam plik będziemy musieli wrzucić na kartę pamięci. Jeżeli byśmy kupili tą kamerę w Stanach Zjednoczonych, podejrzewam, że w ogóle tego problemu by nie było. Natomiast jeżeli nie korzystam bardzo długo na bardzo wysokiej rozdzielczości z tej dodatkowej baterii, to bez problemu możemy nagrywać. Ta kamerka mi się ani razu nie wyłączyła. Naprawdę dużo razy nagrywałem długich filmów w dużej rozdzielczości i bez dodatkowej baterii ani razu nie miałem tego problemu, nawet przed zainstalowaniem pliku. W przypadku, jeżeli chodzimy na zewnątrz, jest ruch powietrza, ten problem również nie będzie istniał. Czasami są zgłaszane problemy z wkładaniem kamerki do tego naszego etui i wierzcie mi, to jest kwestia przyzwyczajenia, bo wystarczy w ten sposób wkładać ją, czyli z lekkim pochyłem. To samo dotyczy, jeżeli chodzi o Mic'a 2. Po prostu trzeba mieć wyczucie, żeby do końca go tam wepchnąć. Trzeba jedynie zauważyć te wypustki wewnątrz etui i dlatego ten wyświetlacz odpowiednio włożyć do tego etui, żeby bez problemu i szybko wsadzić tam tą kamerkę. I żeby nie przedłużać, ocenimy tą kamerę. Naprawdę uruchamia się bardzo szybko. Czy to za pomocą samego wyświetlacza, jak go przesuniemy, czy też za pomocą przycisku do nagrywania. Bardzo szybko uruchamia się. Poza tym w ustawieniach możemy włączyć, że po naciśnięciu REC nie tylko się włączy kamerę, ale również od razu rozpocznie nagrywanie. Włączenie trwa tak samo dosłownie chwilkę. Automatyczna blokada, co jest naprawdę fajną sprawą. Włączenie to jedno, ale wierzcie mi, że ta kamerka, ta jednocalowa matryca robi super robotę. Nie chodzi tylko o szybką jakość ostrości, łapanie tej ostrości pierwszego planu, drugiego planu, o ten focus track, ale o nagrywanie w dzień i w nocy. Po zmroku zwróćcie uwagę na te filmy. Zupełne ciemności, czarne niebo, a kamerka idealnie nagrywa. I to nie tylko w trybie tym nocnym, ale w zwyczajnym trybie 4K, 50 klatek również bardzo dobrze sobie radzi. Zdjęcia, pierwszy raz widzę tak dobre zdjęcia z tak małej kamerki. Oczywiście jest matryca jednocalowa, ale bierzemy pod uwagę same gabaryty kamerki. Dotychczas zdjęcia robiłem albo iPhone'em 12 Pro, albo Samsungiem S22 Ultra. Nie korzystałem raczej ze zdjęć z Action 4, dlatego że ta jakość była gorsza niż w przypadku tych moich telefonów. W tym wypadku w Pocketa 3 na pewno będę korzystał z zdjęć właśnie bezpośrednio z tej kamery, bo robi świetne, będą na samym końcu próbki. Możliwości ustawień, duży wyświetlacz, szybkość działania tego wyświetlacza. Wszystko w mojej ocenie na plus. Jeżeli chodzi o minusy, to nie wiem dokładnie jak jest z HDR-em i tutaj proszę Was o wsparcie, o pomoc, podpowiedź, jak Waszym zdaniem ma to wyglądać. W Action na przykład 4, bodajże 4K do 25 klatek, nagrywał nam od razu wszystko w HDR-ze. Tutaj
nie ma o tym za bardzo informacji. Niektórzy użytkownicy zwracają uwagę, że jeżeli wybierzemy sobie tryb koloru nienormalny, tylko HLG, to w tym wypadku nagrywając filmy i wrzucając je bezpośrednio na YouTube, to YouTube umożliwił funkcję z automatu przerobienia tego w HDR. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Proszę o podpowiedź w komentarzach. Natomiast brakuje mi tutaj pewności co do HDR-u nagrywania, ale w tym normalnym profilu kolorystycznym naprawdę bardzo fajnie działa ta kamerka, więc nawet jeśli ten HDR zostanie wprowadzony dopiero późniejszym upgrade'em, to warto i tak już teraz korzystać z niej, bo zdjęcia i wideo wypadają świetnie. Z pewnością jako minus należy uznać cenę. 3499 zł w polskiej dystrybucji za ten duży zestaw. Natomiast jak kupicie to na DJI.com, to tak naprawdę zapłaci się za niego 3100, czyli prawie tyle, co u nas kosztuje Golas. No i ostatni taki minus, nie wiem, czy to nazwać minusem, tak, bo nie każdym aparatem możemy wychodzić na zewnątrz w czasie ulewy. Ta kamera też nie jest wodoodporna, czyli jeżeli leje, nie możemy narazić ją na deszcz. Jeżeli wskoczymy z nią do basenu, raczej też się uszkodzi. Oczywiście DJI w poprzednich modelach informowała, że jakoś tam wodoszczelność jest, ale jak zadzwonimy sobie do dystrybucji, powiedzą, odradzą Wam po prostu wychodzenie na zewnątrz. Jest ona dosyć szczelna i korci mnie, żeby zrobić test oblewania kamery wodą, a następnie wrzucenia ją do jakiegoś baseniku z wodą i zobaczyć, co się stanie, ale jednak trochę szkoda mi 3000 zł. Powiedziałem sobie, że jeżeli w ciągu 5 dni będzie 500 nowych subskrypcji, 5 dni od dnia publikacji, to zrobię ten test, pożałuję sobie te 3000 zł i sprawdzimy, czy jest faktycznie chociaż trochę wodoodporna, czy można wychodzić z nią na deszcz i co się stanie, kiedy wrzucimy ją do basenu. Ale tak jak mówię, warunek 500 subskrypcji w ciągu 5 dni od publikacji. Niestety Care, który kosztuje niedużo, bo 35 euro rok lub 55 euro na 2 lata, nie zadziała nam w przypadku, jeżeli sami zniszczymy sobie kamerę. A DJI ogląda niektóre filmy, niektóre recenzje, więc na pewno jakiś mądry by doniósł i z Care'a i tak bym nie mógł skorzystać. Więc 500 subskrypcji, a robimy test wodoodporności. Jeśli chodzi o moją ocenę tej nowej kamery, jest to świetny produkt. Tak jak Mini 4 Pro, tak jak R3, rewelacyjny szczał od DJI. Nie ma chyba na rynku drugiej takiej samej kamerki, która jest tak mała, kompaktowa, z tak dobrą matrycą jednocalową, że wiele osób porównuje tą kamerkę z aparatami bezlusterkowymi oraz z lustrzankami, bo to naprawdę ma sens. Action 4, GoPro, iPhony, te nie mogą się równać z nagraniem z tej kamerki w nocy, a nawet w dzień. Zdjęcia w mojej ocenie są znacznie lepsze. Biorąc pod uwagę gabaryty, warto skorzystać z możliwości, jakie daje nam ta kamera, a jeszcze większe w połączeniu z bezprzewodowym mikrofonem Mic 2. Jasne, że są ludzie, którzy mówią, po co mechaniczny gimbal? Najlepszy sprzęt, najlepsze drony mają mechaniczny gimbal. Dzięki temu mamy tak naprawdę wraz z systemem ActiveDraft mamy bezpłatnego swojego operatora. Możemy nagrywać sami vlogi, nie potrzebujemy nikogo innego do tego, by śledził nasze ruchy. Ja uwielbiam korzystanie z tej kamerki za pomocą aplikacji Mimo bezprzewodowo. To znaczy ustawiam gdzieś sobie na scenie, w jakimś miejscu samą kamerkę, a ja z daleka, nawet 20 metrów, z aplikacji steruję sobie, co ma kamerka nagrywać, kiedy, w jakim trybie, jak również z samym gimbalem. Świetna funkcja. I jak ktoś mi mówi, że iPhone nagrywa lepiej, zresztą można go na gimbalu ustawić, to policzcie sobie po pierwsze, ile iPhone kosztuje, po drugie, ile kosztuje sam gimbal, na przykład Osmo, a oprócz tego gabaryty. To nadal jest fajna, mała, kompaktowa kamera z idealną matrycą, z bardzo dobrze działającym focus trackiem, z dużym wyświetlaczem, z świetnymi mikrofonami wbudowanymi, jak również z bezprzewodowym mikrofonem. Jest to kamera o bardzo dobrej jakości nagrywania, a znacznie mniejsza niż to aparaty bezlusterkowce, czy też w zwyczajnym świecie lustrzanki. A weźcie pod uwagę cenę lustrzanki, która nagrywa w 4K i w 50 klatkach na sekundę. Czy to jest kamera dla każdego? Niekoniecznie. Action 4 świetnie nagrywa, również w nocy, chociaż jak mamy słabsze światło, ja tym nie nagrywam,
bo te filmy nawet prywatnie trudno wykorzystać, ale w dzień rewelacyjna kamera, dużo tańsza niż Pocket 3. Poza tym jest wodoodporna, mogę ją rzucić bez żadnej obudowy, nawet na 16 metrów do basenu głębokiego, do morza, do oceanu, gdzie też pływałem. I ta kamera nadaje się na różne ekstremalne sporty. Mogę ją doczepić do drona, mogę ją przymocować do roweru. Nie będę się obawiał, jak będzie duży kurz, duże zabrudzenie. Ta kamera jest tak naprawdę wariatoodporna. Czego nie można powiedzieć o Osmo Pocket 3. Łatwiej ją uszkodzić. Dlatego jeżeli potrzebujecie kamerki do vlogowania, do nagrywania wycieczek, czy to górskich, czy to miejskich, do nagrywania przedstawień, do prezentacji wewnątrz, to jak najbardziej polecam Osmo Pocket 3. Natomiast jeżeli potrzebujecie kamery do sportów ekstremalnych, na drona, do nurkowania, to doradzam wybór na przykład kamery DJI Action 4. Ja bardzo cieszę się, że posiadam je obie i na pewno ich się nie pozbędę. I teraz zachęcam do zapoznania się z nagraniami właśnie wykonanymi tą kamerą, ale pamiętajcie, że nie są to nagrania typu cinema. To są nagrania w różnych miejscach, proste nagrania, po to, żeby pokazać Wam, jak nagrywa ta kamerka w pełni automatycznych ustawieniach, bez korekcji, w dzień czy w nocy, w różnych miejscach. Czy to na klatce schodowej, czy to w barze, czy to na wolnym powietrzu. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Jak macie pytania, śmiało piszcie je w komentarzach, odpowiem każdemu. Zachęcam do subskrypcji kanału, zwłaszcza, że wkrótce ukaże się dodatkowa recenzja z filtrami. No i nie miną Cię żadne aktualizacje, czy to kamerki, czy to mikrofonu. Bardzo dziękuję jeszcze raz za uwagę i do następnego razu. Hej! 4K, 50 klatek na sekundę, zwyczajny tryb, nie jest to tryb nocny i korzystam z mikrofonów bezpośrednio z Pocket 3. Jak widzimy, niebo zupełnie zaciemnione. Mam miejsce, tyle że tryb nocny, też te 4K, tu mam 25 klatek na sekundę, bo większego nie da się ustawić, większego klatkarzu. Jak widzicie, tak to nagrywa w trybie nocnym. Niebo całkowicie zaciemnione, ale Pocket jest rozjaśniony. Full HD, sprawdźmy sobie przybliżanie. Ten czterokrotny cyfrowy zoom do czegoś się nada. Teraz mamy czterokrotny zoom.